tu organizatorem, ponieważ jako zarząd klubu żeglarskiego Kotwica zaangażowaliśmy się w współorganizację spektaklu pod tytułem Piątek 13. Co robię? Występuję w spektaklu. Roli nie zdradzam na razie, ponieważ to jest wielka tajemnica i okaże się wszystko w piątek 13. Występują również członkowie zarządu, jak i inni członkowie klubu. Podczas tego spektaklu będę grał na fagocie, a biorę udział w tym spektaklu, ponieważ wcześniej byłem członkiem grupy Green Team of Events, a teraz jestem animatorem w rogozińskiej grupie animacyjnej Hexa. Pierwsze wrażenia były... Czy my damy radę to jako klub, jako osoby, które występują, ogarnąć? Jestem aktorką, gram w pewnej scenie, a dlatego tutaj jestem, bo należę do klubu żeglarskiego Kotwica i bardzo się zaangażowałam w spektakl, żeby się udał i tak się tutaj znalazłam. Kluczowa, ponieważ nie każdy potrafi ustać na łódce, a sporo sprzętu wystawimy na wodzie. Nie każdy aktor, który jest z grupy Hexa, potrafił wcześniej gdzieś, nigdy nie był na wodzie i musieliśmy to wszystkich nauczyć i kluczowa spektaklu. Moja rola w spektaklu jest taka, że maluję dziewczyny, które występują w spektaklu, czyli po części jestem takim charakteryzatorem. A wzięłam się tutaj stąd, że kiedyś współpracowałam z RCK, przynależałam do grupy Green Team of Events i tak jakoś wyszło, że nie mogę się rozstać. Jakoś teraz aktualnie pomagam Heksie, bo niestety na mnie przyszedł czas na życie dorosłe, studia, praca i nie mam czasu na grupę animacyjną. Przygotowania idą bardzo pozytywnie, ponieważ wszystkie osoby zaangażowane w spektakl bardzo się angażują w próby, jak również są bardzo wytrzymali pod względem gdzieś tam żeglarskim i artystycznym.